Pójdźmy na podpunkt A. Tutaj na początek oczywiście musimy wyznaczyć dziedzinę, czyli zapiszmy sobie, że zarówno pierwszy, jak i drugi mianownik muszą być różne od zera. Czyli x odjąć 3 musi być różne od zera oraz x dodać 3 również. Czyli tutaj x musi być różny od minus trójki, a tutaj x będzie różny od trójki. Tak, minus trójkę przyniosłam na prawą stronę. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus trójki oraz trójki. No i możemy przystąpić do dodawania. Żeby dodać te dwa ułamki, musimy mieć wspólny mianownik. No i tutaj zauważcie, że wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych dwóch mianowników, czyli x odjąć 3 razy x dodać 3. Na tej samej zasadzie jak na przykład mielibyśmy jedną drugą plus jedną trzecią, to najmniejszym wspólnym mianownikiem będzie szóstka, czyli 2 razy 3. Czyli tutaj sobie zapiszmy dwa razy ten wspólny mianownik, czyli x odjąć 3 razy x dodać 3 plus, no i drugi raz wspólny mianownik i spojrzymy za chwilkę na liczniki, czyli x odjąć 3 razy x dodać 3. Co tutaj należy dopisać do? Licznika. Zauważcie, że nasz mianownik rozszerzyliśmy o x dodać 3, ponieważ w tym pierwszym mianowniku mieliśmy x odjąć 3, dołożyliśmy x plus 3, czyli dokładnie to samo musimy dołożyć sobie do licznika, czyli dwójkę przepiszę i mnożymy ją przez x dodać 3. W tym mianowniku mieliśmy x plus 3, czyli ten nawias, czyli musimy sobie czwórkę, czyli nasz licznik, pomnożyć przez 4. Razy x odjąć 3. No dobra, lecimy dalej. Tutaj wykonujemy mnożenie 2 razy x to 2x, 2 razy 3 to będzie 6 mamy plus, czyli plus nam znaków nie zmienia, czyli 4 razy x to będzie 4x, 4 razy minus 3 to minus 12. Natomiast w mianowniku mamy wzór skróconego mnożenia, to będzie ten wzór a odjąć b razy a plus b i otrzymamy wówczas a kwadrat odjąć b kwadrat. Zatem nasze a to będzie x, b to będzie 3, czyli mamy x kwadrat odjąć 3 do kwadratu, czyli x kwadrat odjąć 9. A w liczniku zredukujmy wyrazy podobne. 2x plus 4x to 6x. 6 odjąć 12 to minus 6 przez x kwadrat odjąć 9. Spójrzmy na podpunkt B. To na początek znowu dziedzina, czyli x musi być różny od 0, a także x plus 2 także musi być różny od 0. Zatem tutaj musimy dwójkę przenieść na prawą stronę, czyli x będzie różny od minus 2, a więc dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus dwójki oraz zera. Mamy dziedzinę, czyli przystąpmy do. Odejmowania, musimy mieć wspólny mianownik. No i tutaj także będziemy mieli iloczyn x razy x plus 2, czyli dwa razy sobie to zapiszmy. Mamy pierwszy ułamek odjąć, tutaj będzie drugi ułamek. No i teraz spójrzmy na liczniki. W tym pierwszym liczniku mamy x odjąć 5. Zatem w mianowniku mieliśmy x, a więc dołożyliśmy czy rozszerzyliśmy mianownik o x plus 2, czyli tak samo musimy o x plus 2 rozszerzyć licznik. No i spójrzmy teraz na drugi ułamek. Tutaj w mianowniku mieliśmy x plus 2, czyli dołożyliśmy do mianownika x, czyli to oznacza, że nasz licznik rozszerzymy o x. Zatem x przepiszemy. I pomnożymy właśnie przez to, co tutaj dołożyliśmy sobie do mianownika. No i tutaj musimy wykonać mnożenie, czyli x razy x to x kwadrat, x razy 2 to będzie 2x, minus 5 razy x to minus 5x, minus 5 razy 2 to minus 10 przez x razy x dodać 2. Odjąć, no i tutaj x razy x to oczywiście x kwadrat, przepiszmy na razie jeszcze mianownik. No i teraz wszystko zapiszemy sobie jed na jednej kresce ułamkowej, czyli w mianowniku będziemy mieli x razy x dodać 2, następnie tutaj mamy tak x kwadrat przepiszmy, 2 odjąć 5 to minus 3x odjąć 10 i jeszcze odjąć x kwadrat. Czyli x kwadrat nam się tutaj zredukuje i zostanie, zostanie nam minus 3x, odjąć 10 przez, no i możemy wymnożyć sobie mianownik x razy x to x kwadrat, x razy 2 to będzie 2x. Spójrzmy na podpunkt c, tutaj również na początek dziedzina, czyli x musi być różny od 0 i x plus 3 także. Czyli tutaj trójkę przenieśmy na prawą stronę, zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus trójki oraz 0. Mamy dziedzinę, czyli możemy zacząć dodawanie. Oczywiście interesuje nas tutaj wspólny mianownik, czyli wspólnym mianownikiem będzie x razy x plus 3. Znowu zapiszę to sobie dwa razy, ponieważ mamy dwa ułamki. No i teraz pierwszy licznik przepiszę, co dołożyłam do mianownika. Miałam x, czyli dołożyłam X plus 3, czyli to samo sobie tutaj dokładam do licznika. Jeżeli chodzi o ten drugi mianownik, no to miałam X plus 3, czyli musiałam dołożyć X, czyli do licznika również dokładam, czy rozszerzam licznik o właśnie x. Tutaj wykonamy mnożenie 2 razy x to 2x, 2 razy 3 to będzie 6. Przez x razy x plus 3 dodać 2 razy x to oczywiście 2x. No i za chwilkę wszystko zapiszę na wspólnej kresce ułamkowej. Czyli mamy tak: 2x plus 6, dodać 2x. Przez, no mianowicie już powiedzmy, można sobie wymnożyć, czyli mamy x kwadrat dodać 3x. x razy x i x razy 3. Redukcja wyrazów podobnych nam pozostała. 2x plus 2x to 4x. Dodać 6 przez x kwadrat plus 3x. No i podpunkt ostatni. Dziedzina na początek, czyli spójrzmy tutaj na mianownik, x kwadrat od 9 musi być różne od 0 i x plus 3 również. Zatem tutaj mamy minus trójkę, natomiast tutaj minus dziewiątkę przeniosę na stronę prawą, no i co do kwadratu da nam 9, są dwie możliwości, trójka oraz minus trójka. Czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus trójki oraz trójki. No i teraz jeżeli chodzi o pierwszy ułamek, to zwróćcie uwagę, że można sobie rozłożyć ten mianownik i to należy na początek wykonać, żeby dobrze wybrać najmniejszy wspólny mianownik. Otóż x kwadrat odjąć 9 to będzie ten wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy tak, a odjąć b razy a plus b, i wówczas otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Czyli nasze a kwadrat to x do potęgi drugiej, natomiast b kwadrat to 9, zatem a wynosi x, a b wynosi 3, bo 3 do kwadratu to 9, x do kwadratu da nam x kwadrat. Czyli załóż, za, za, zauważcie, że ten mianownik można zapisać, jako x odjąć 3 razy x dodać 3. Licznik przepiszmy. Dodać minus 2 przez x plus 3. I teraz, co będzie wspólnym mianownikiem? No, wspólnym mianownikiem nie będzie już to razy to. No, co prawda, można byłoby tak zrobić, ale później no, te obliczenia byłyby troszkę bardziej skomplikowane. Wspólnym mianownikiem będzie ten mianownik, ponieważ x plus 3. Zauważcie, jeżeli to wezmę sobie w ten sposób w nawias, już nam się zawiera w tym mianowniku, który mamy tutaj. Zatem, jeżeli wspólny mianownik to będzie x odjąć 3 razy x plus 3, to zapiszmy to sobie w ten sposób. Czyli tu też mamy x odjąć 3 razy x dodać 3, to Do tego pierwszego mianownika nie zmieniałam. Mamy dokładnie to samo, czyli licznika zmieniać także nie będę. Jeżeli chodzi o drugi licznik, no to mieliśmy x plus 3. Dołożyłam sobie x odjąć 3, czyli to samo należy dołożyć do licznika, czyli rozszerzyć nasz licznik. No dobra, tutaj niczego już nie zdziałamy. Przepiszmy sobie mianownik na razie, czyli x odjąć 3 razy x plus 3. Dodać. Tutaj przez minus 2 pomnożę sobie wyrazy w nawiasie, czyli minus 2 razy x to minus 2x, minus 2 razy minus 3 to będzie 6, czyli też sobie zapiszmy przez x odjąć 3 razy x plus 3. No i teraz mamy wspólny mianownik, czyli wszystko zapiszemy sobie na jednej kresce ułamkowej. No i możemy już ten mianownik zapisać jako x kwadrat odjąć 9, tak, zgodnie z tym wzorem, który mamy tutaj. A co mamy w liczniku? x plus 6 dodać minus 2x, czyli odjąć 2x i dodać 6, czyli w ten sposób wygląda licznik, redukcja wyrazów podobnych. x odjąć 2x, czyli 1 odjąć 2 to minus 1, czyli mamy minus 1x. No i 6 plus 6 to będzie 12, przez x kwadrat odjąć 9.